przygotowałem makaron spaghetti z krewetkami, pomidorami i rukolą. Na oliwie z oliwek zeszkliłem seler naciowy, czosnek, oliwki, pomidory. Dodałem krewetki, surowe ogony. Podlałem odrobiną białego wina, krótko poddusiłem. Dodałem następnie pulpę pomidorową i esencję ze skorupiaku. Przy przygotowywaniu makaronów bardzo ważne jest, żeby te smaki przenikały się przez całe nasze danie. Esencja daje nam to, że ten smak jest bardzo wyrazisty, bardzo charakterystyczny i dodaje nam również bardzo ładnego, lekko pomarańczowego koloru.